Cześć, witajcie. Słuchajcie, dostałam przesyłkę z internetu, zamówiłam pościel. Wy wiecie, że ja raz do roku kupuję pościel, bo to nie jest pościel za 100, za 200 zł, tylko to jest taka, wiecie, ta najtańsza. Właśnie sobie zdałam sprawę, że 3 lata temu taką pościel dostałam już za około 10 zł. 2 lata temu już kosztowała ponad 15, bliżej 16-18. W tamtym roku, pamiętacie, też coś tam koło 20 już złotych, czy ileś, tak? A dzisiaj, ale po, szczerze mówiąc, kupiłam większy komplet. Jedna właśnie wygląda tak. To są takie kwiaty brązowo-pomarańczowe. A druga wygląda tak, taka bardzo elegancka. Kiedy przyjaciółka do mnie przyjedzie, będzie super spać sobie w takiej pościeli. Mówię o większym komplecie, ponieważ w każdym komplecie jest, o, tak jak tutaj jest napisane, jest poszewka na kołdrę, poszewka na dwie poduchy, dwie poszewki na dwie poduchy, dwie poszewki na małe jaśki, no małe jaśki, jakby jaśki były duże. I do tego jest jeszcze prześcieradło. Wszystko w ten sam deseń. Także za dwa takie komplety zapłaciłam 83 zł. To już jest razem z wysyłką. Wysyłka tam coś około 13, niech dla równego rachunku będzie, więc 70 zł, czyli po 35 zł taki komplet. Uważam, że to nie jest drogo, bo elementów jest dość sporo, tak? Poszewka wielka i to jest ta duża, nie? Tak, na takie wielkie łóżko, na taką wielką kołdrę. Więc uważam, że naprawdę bardzo dobra cena. Wiecie, no to gatunek jest taki, że no... Może półtora roku wytrzymać, to znaczy ja powiem tak, moje pościele przeważnie nie wytrzymują, w pościelach nie wytrzymują suwaki, ale to nie znaczy, że jest tańsza pościel, taką jak ja kupuję dla nas, dla mnie i dla męża, że nie wytrzymuje dlatego suwak, bo jest tania. Nie, ponieważ Julii kupiliśmy pościel, kołdrę i dwie poszewki na dwie poduchy duże i do tego było prześcieradło i za to zapłaciłam ponadto blisko 150 zł i suwak również poszedł, więc to nie ma znaczenia, nie wolno się połaszać na drogie poszewki na pościel, takie tanie też się sprawdzają równie dobrze jak tamte i suwak też pójdzie albo nie po roku czasu. Słuchajcie, właśnie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że albo właśnie pójdzie suwak po roku czasu, pewnie od prania, bo ja prorę pościel raz na 3 tygodnie, chyba że są wakacje i się bardziej pocimy, no to wtedy częściej, ale przeważnie raz na 3 tygodnie, więc w sumie 3 razy na 2 miesiące piorę pościel. Dlaczego? Dlatego, że stwierdziłam, że ja lubię prać, po pierwsze, po drugie człowiek się poci, no kurde, no po co, wiecie, ja i tak piorę, więc raz, czy ja wypiorę pościel częściej, czy nie, to już tam nie robi, a miło jest spać w czystej pościeli. Dwa, pościel się mechaci. Też nie ma znaczenia, czy jest taka tańsza, czy jest taka droższa, jak kupiłam Julii. Ona się robi po ilość tam praniach taka, że nie jest miła w dotyku. Takie bąckie na niej są, tak? Mam maszynkę do, wiecie, do wycinania, jakby depilowania w cudzysłowie tej pościeli, tego materiału, ale no przecież nikt się nie będzie bawił, bo ona i tak do tego wróci, tak? Ona już się tak zmechaci, więc po prostu nie jest miła w dotyku, jak się człowiek kładzie i dotyka ręką, no to należy po prostu kupić nową. Tak, podzieliłam się z Wami moją tutaj, moimi zakupami. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa.